Każdego ranka, zanim wyjdę do pracy, przygotowuję sobie listę, co muszę zrobić w domu. Lista na dzisiaj: porządki domowe, zadbać o prezent na urodziny córki, wyprasować jej ulubioną różową bluzkę. No i jeszcze zostawiłam list z prośbą do męża, żeby zrobił zakupy. Lista obowiązków zrobiona, mogłam zająć się sobą, iść do pracy. Takie obowiązki nie dziwią żadnej pracującej mamy. Od codzienności. Nie powinny dziwić się także w regionie łódzkim, bo to najbardziej sfeminizowany region w naszym kraju. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Kamińska. Dzisiaj w czasie debaty, która będzie w ramach programu kampanii informacyjno-promocyjnej realizowanej na antenie Telewizji Polskiej pod wspólnym hasłem Równoważni. Debaty, która ukazuje się we wszystkich ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Będziemy w tej debacie z naszymi gośćmi rozmawiać o sytuacji na rynku pracy, o tym, czy wszyscy mamy równe szanse, a jeśli nie, to dlaczego. Zanim zaczniemy tę dyskusję i zanim przejdziemy do konkretów, to chciałabym, żebyśmy się filmowo przenieśli w atmosferę tych kobiet, które po urodzeniu dziecka na rynek pracy wrócić musiały. Skończyłam studia prawa i administracji, kierunek administracja publiczna. Wtedy już pracowałam na swoje bieżące wydatki. To były studia wieczorowe, one kosztowały, więc starałam się pomóc moim rodzicom. Kiedy zaszłam w ciążę z moją pierwszą córeczką, ten czas, który spędzałam w domu, poświęciłam na szkolenia i na samodoskonalenie się. Po urodzeniu mojej drugiej córeczki był problem, ponieważ nie miałam możliwości powrotu do firmy, co było dla mnie bardzo bolesne i trudne, ale pomyślałam sobie, jestem mądra, dam radę, poszukam pracy. Byłam zapraszana na wiele rozmów o pracę, ale mój warunek był jeden, niepełen etat. I to był bardzo duży problem. Postanowiłam zatem zrobić coś na własny rachunek, tak aby mnie już nikt więcej na rozmowie nie pytał, czy ja mam rodzinę, jak bardzo ja się mogę poświęcić. Postanowiłam założyć własną działalność. Bardzo polecam takie posunięcie, szczególnie z dotacją. W moim wypadku była to dotacja z Urzędu Pracy w Pabianicach. Panie bardzo pomocne, poznały trochę moją sytuację, podpowiedziały, co zrobić i udało się. Mąż też ma bardzo elastyczną pracę, więc bywają dni, kiedy go w ogóle nie ma. Wtedy wszystko muszę robić ja. I bywa odwrotnie, że ja całymi dniami poświęcam się pracy i wtedy musi działać on. Nie pytamy się nawzajem, co zrobić, kiedy dziecko ma kaszel, tak? Tylko każdy, kto jest w domu, idzie do lekarza. Myślę, że nie udałoby nam się tak razem realizować zawodowo, gdyby nie to zrozumienie z drugiej strony, nie ta pomoc i na pewno też nie wsparcie rodziny. Mam świadomość tego, że trzeba się cały czas zmieniać i dostosowywać do warunków, które też są bardzo dynamiczne, szczególnie w naszym regionie. Mam świadomość tego, że i te moje działania też nie będą wieczne, bo projekty mają to do siebie, że mają okres swój realizacji i potem po prostu się kończą, kończą się też wsparcia. Ale mam pomysł na potem, bo moje doświadczenia, za które zresztą w sumie dziękuję, nauczyły mnie zupełnie inaczej patrzeć na życie. Dziś rozumiem i pracownika, i pracodawcę. Taka moja poważna praca zaczęła się od łódzkiej korporacji. Tam zaczęłam swoją pierwszą taką poważną pracę. Tam byłam przez 5 lat. Zaszłam w ciążę, urodziłam córeczkę, no już nie miałam możliwości powrotu do firmy, więc zaczęłam poszukiwania innej pracy. Na jednej z rozmów zapytano mnie o dzieci i zapytano, czy nie będzie dla mnie dużym problemem, kiedy będę musiała zostawać po godzinach. Więc no, szczerze odpowiedziałam, że to może być spory problem, ponieważ mam dwójkę dzieci, jedno jeszcze maleńkie, więc no, mogę sobie na to nie pozwolić, tak, żeby zostawać długo, długo po godzinach. No i telefon już nie zadzwonił. Starsza córka ma 9 lat i od września zaczyna trzecią klasę, natomiast młodsza ma 2 latka i uczęszcza do żłobka. Myślałam o otwarciu w ogóle swojej firmy, tak to się zaczęło. I trafiłam przez przypadek do jednej pani, która podpowiedziała mi, że Łódzki Urząd Pracy organizuje taki program. Więc zaczęłam czytać, w momencie kiedy program ruszył, wysłałam swoje zgłoszenie, no i tak jestem. Pracuję w firmie budowlanej, to jest forma stażu trwająca pół roku. Po skończeniu stażu przejdę na normalną, tradycyjną umowę o pracę. Telepraca nie jest zbyt rozpowszechnionym
projektem w Polsce. Tak naprawdę tylko 3% pracowników wykonuje taką formę pracy, gdzie na zachodzie no, to jest około 20%, tak? Natomiast no, myślę, że to jest duży plus dla mam, tak? Bardzo duży, bo mogą pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym, jeżeli oczywiście tylko pracodawca będzie to umożliwiał. Taką formę telepracy oferuje właśnie projekt FlexiMama. Są branże bardziej sfeminizowane, ale są branże, w których jest bardzo mało kobiet. Niestety jedną z takich branż są nowe technologie i wszystkie techniczne kierunki, firmy, branże, w których zdecydowanie wiodą prym mężczyźni. Myślę, że branżami, których kobiety zawsze spotkamy i dostrzegamy, to jest oczywiście medycyna, farmacja, edukacja, no i przemysł lekki, ciągle ten przemysł tekstylny, który funkcjonuje w naszym regionie. Gdybyśmy już spojrzeli na energetykę czy techniczne firmy, rzadko kiedy można spotkać kobietę, już jeżeli mówimy na stanowisku nawet kierowniczym, to są w ogóle bardzo rzadkie przypadki. Jeżeli przyjrzymy się rynkowi pracy, zauważamy, że więcej jest kobiet niepracujących, ale wynika to też ze specyfiki. Często kobiety nie pracują z wyboru też albo z konieczności. Konieczność zajęcia się kimś w domu, dziećmi, osobą starszą, a faktem jest, że przedsiębiorcy często wolą wybrać mężczyznę, jeżeli mają alternatywę, niż kobietę. Ja chciałam podkreślić, że współpracując z kobietami w różnym wieku i zatrudniając te kobiety, bardzo cenię sobie osoby wieku plus 40, ponieważ według mnie i z doświadczenia są to osoby bardzo zmotywowane, bardzo mobilne i odpowiedzialne. Im zależy na pracy i starają się być atrakcyjne na rynku pracy. Oczywiście nie można tego generalizować, nie dotyczy to wszystkich, natomiast zdecydowanie jestem za zatrudnianiem tych osób, ponieważ bardzo identyfikują się z firmą. One chcą pracować i chcą być dobrymi pracownikami. A ze mną w studiu i z Państwem nasi goście, pani Bogna Stawicka, pełnomocniczka prezydent Łodzi do spraw równego traktowania, prezes Stowarzyszenia Kobiety.loc.pl. Pani dr Elżbieta Durys, Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet właśnie przy Uniwersytecie Łódzkim. Pani Bożena Ziemniewicz, prezes British Center. Pani Bożena reprezentuje też Klub 500, Polską Izbę Firm Szkoleniowych i Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Pani Kinga Mrówczyńska, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów i Rozwoju Przedsiębiorczości. Z nami także mężczyźni, proszę Państwa, pan Krzysztof Kaczmarek, ekspert rynku pracy. I pan Andrzej Kaczorowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przedstawię Państwu jeszcze numer telefonu, bo z nami, mam nadzieję, będziecie też Państwo. Czekamy na Państwa SMS-y, na Państwa głos w dyskusji, na Państwa być może pytania do naszych gości. 605 605 500 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na Państwa SMS-y. Moje pierwsze takie pytanie usłyszeliśmy w felietonie, że cenne są te kobiety, patrzę tutaj na panią, pani Bogdan, bo do pani się będę zwracała teraz, cenne są te kobiety 40+, bo najważniejsza jest motywacja. Mnie by się, powinno się tak wydawać, chyba wszystkim powinno się tak wydawać, że motywacja, jeśli chodzi o pracownika, to rzecz najważniejsza, więc problemu, jeśli chodzi o zatrudnienie kobiet, nie powinno być. No nie tylko motywacja, ale też umiejętność zarządzania czasem, bo jeżeli kobieta odchowała dzieci, to na pewno potrafi zarządzać czasem, na pewno potrafi sobie hierarchizować zadania, czyli to też jest taka dodatkowa umiejętność, która na pewno się w każdej pracy przydaje. A jednak na tym rynku pracy te kobiety nie są docenione. Nie jest tak dobrze, bo rzeczywiście nie są rozchwytywane na rynku. Rozchwytywane to by było bardzo pobożne życzenie, tak? Mają wręcz problem ze znalezieniem pracy. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać i zanim zaczniemy tę dyskusję, ja bym chciała, żebyśmy zobaczyli trochę liczb, bo nie ma żadnej dyskusji bez liczb i bez statystyk. Najpierw chciałabym, żebyśmy zobaczyli dane dotyczące wykształcenia, bo proszę Państwa,
Kobiety w naszym regionie są świetnie wykształcone i to pokazują te statystyki. Więcej kobiet zdecydowanie ma wykształcenie wyższe. Nieco lepiej wypadamy także, jeśli chodzi o wykształcenie średnie. No, jeśli chodzi o wykształcenie zasadnicze, zawodowe, to już więcej mężczyzn ma tego rodzaju wykształcenie. I proszę Państwa, z czego to wynika? Świetnie wykształcone kobiety. Zmotywowane, doskonale umieją zarządzać czasem. A jednak ten rynek, łódzki rynek pracy nie wygląda najlepiej. To wykształcenie i motywacja nie wystarczy. Co jeszcze? Bo nie tylko wykształcenie i motywacja, stereotypy, które do tej pory funkcjonują właśnie na rynku pracy, powodują, że gdzieś jest brak zaufania do kobiet jako kobiet pracujących na dobrych stanowiskach. Brak zaufania? Czy może my mamy wykształcenie niedobre, żeby nie mówić kolokwialnie? Może to wykształcenie nie jest takie, jakie powinno być na tym naszym rynku pracy? Wydaje mi się, że wykształcenie jest jak najbardziej dobre, tylko że właśnie to jest ten stereotyp dotyczący kobiet wchodzących, znaczy pracujących, tak? Czyli kobiety stereotypowo postrzega się jako osoby, które będą miały przerwę w swojej karierze. Tak, z reguły postrzega się jako osoby, które podporządkowują swoją karierę męża, tak? I z reguły wypadają na jakiś czas z rynku pracy, tak? Bo macierzyństwo i tak dalej. A później z kolei również jakby dzielą swoje życie pomiędzy, swoje priorytety pomiędzy życie rodzinne i dbanie o rodzinę, a pracę, tak? Czyli też uważa się, że jeżeli jest taka konieczność, no to kobieta pójdzie na zwolnienie lekarskie, kiedy dziecko jest chore, a nie mężczyzna. Przedsiębiorcy wciąż myślą, przepraszam, o tym, że to kobieta będzie przerywać tę karierę? A zatrudnienie jest związane z profilami przeróżnych firm. Weźmy na przykład firmy usługowe. Pracują powiedzmy od godziny 8 do godziny 21. Znacznie łatwiej zastąpić kobietę w jej domowych obowiązkach, znaczy nie, trudniej jest zastąpić kobietę w jej domowych obowiązkach, czyli łatwiej jest wysłać mężczyznę do pracy w takich dziwnych godzinach. Postrzeganie godzin pracy jest jeszcze u nas bardzo wielkim problemem, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że dobra praca to taka praca, w której się jest od godziny 7 do 15, w najgorszym przypadku od 8 do 16. Tej pracy chyba już jest teraz już tak nie, się ma. Nie pracuje. No tej właśnie. Pracy jest już, tak, jest już zbyt mało, żebyśmy mogli ją zaoferować odpowiedniej ilości godzin. Ja akurat pracuję w takiej firmie, prowadzę taką firmę, w której szukam kobiet do pracy. Bo w obsłudze klienta chociażby. Ale dlaczego? No właśnie. No to niezastąpione, mają chyba lepszy kontakt z klientami. I mam ogromne problemy. A jako pierwszą podstawową sprawę potrzebną takiej osobie stawiam wysoką kulturę osobistą. I to kryterium okazuje się przerażać bardzo wiele ludzi. Ale pani mając kontakt... kompetencja. Mając kontakt ze swoimi kolegami, przedsiębiorcami, pani tak myśli o kobietach jako kobieta czy jako przedsiębiorca? Czy to już się coś zmienia w tej kwestii? Myślę, że się bardzo dużo zmieniło. Nie jest to istotne, czy to kobieta, czy mężczyzna, ale nadal istotna jest dyspozycyjność. Perspektywa, zwłaszcza tutaj jest ogromna różnica między firmami dużymi, a firmami małymi i średnimi. Przedsiębiorca prowadzący małą bądź średnią firmę, stojący wobec problemu zastąpienia pracownika, jest czasami bezradny. Jeśli ma w ogóle 5 pracowników i z tego wypadają mu 2 osoby na zwolnienie spowodowane ciążą, a no niestety nas to bardzo boli, że to zwolnienie pojawia się bardzo, bardzo wcześnie. A ja zapytam tak Państwa, może trochę przekornie, a może ta trudna sytuacja kobiet na rynku pracy wynika trochę z takiego dawnego podejścia nas samych, bo ja pamiętam, jeszcze to pamiętam, jak bardzo dziwiło lekarzy na przykład to, że nie chce iść na zwolnienie będąc w ciąży, tylko chce pracować. Być może to jest wina samych kobiet, że zachodząc w ciążę starają się zająć już jak najszybciej tym domem, a nie dbać jednak o tą pracę. Jak to jest z tym podejściem? Ja sądzę, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że dotykamy pewnej sfery kulturowej również. Wiadomo, że wielu przedsiębiorców, nawet jeżeli nie przyznaje się do tego otwarcie, to mówi wprost, że oni bardzo chętnie zatrudnią.